Vanessa była najładniejszą maturzystką roku. Nikogo nie dziwiło, że wygrała casting. Będzie sławna. Jej przyszłość została już określona. Nikt nie podejrzewał, że Vanessa i Thomas nagrywają wyznania pacjentów psychoanalityka doktora Berego, by wyłudzać od nich pieniądze. Vanessa stała się pierwszą ofiarą szantażu. Chcąc ratować życie, podała napastnikowi imiona koleżanek, Juliet i Sandrine. Śmierć Vanessy zaskoczyła wszystkich. Po aresztowaniu jej ojca mieszkańcy miasta odetchnęli z ulgą. Tymczasem paczka świeżo upieczonych maturzystów postanowiła spędzić wspólnie wakacje. Zadzwonię do niej. Mama? Gdzie jesteś? Oczywiście, że już jesteśmy. Czekamy w kafejce. Do zobaczenia. Występują. Pamiętne lato, odcinek trzeci. Scenariusz. Siadajcie. Muzyka. Reżyseria. Była niesamowicie piękna. Myślicie, że przespała się z fotografem? Trochę szacunku. Założę się, że ją przeleciał. Przestańcie. Ten casting był dla niej cholernie ważny. Odczepcie się od Vanessy. Nie będzie łatwo. Jest wszechobecna. Ciągle jest z nami. Jest pierwszy dzień wakacji, nie będziemy się kłócić. Co pijemy? Beczka piwa? Dla mnie sok. Proszę pani, zapomniała pani torebki. Dziękuję. Co za spotkanie. Rzeczywiście. Do następnego razu. Być może. Plecak chcę mieć przy sobie. Co ona robi? Zostawię ci adres. Jasne. Mów. Villa Stella Maris. Droga do Estrel 33. Będę niedaleko. Juliet? Odezwę się. Co robisz? Już idę. Czekamy. To niesamowite, ile osób można spotkać w kiblu. Jasne.
Włączyłaś alarm? Oczywiście. Weź klucze. Pamiętasz kod? Zawsze o to pytasz. Odil nie ściemniała, zabójcze miejsce. Rzeczywiście niezłe. Pomogę pani. Dziękuję. Przypomina styl hiszpański. Nie mylisz się. Moja babka była Hiszpanką. Niesamowitą kobietą. Dziadek szalał na jej punkcie. To dla niej zbudował ten dom. Fajnie. Pewnego dnia zastał ją w łóżku z ogrodnikiem. Zabił ich nożem, a potem popełnił samobójstwo. Rodzice niechętnie tu przyjeżdżali. Nie dziwię się. Mówili, że dom jest nawiedzony. Ja się nie bałam, przeciwnie. Podobało mi się, że duch babci krąży po posiadłości. Mamo, nie zanudzaj wszystkich swoimi opowieściami. Uwielbiam historię o duchach. Co powiecie na kąpiel? Zostawcie wszystko, potem się rozpakujemy. Idziesz z nami? Przygotuję coś do jedzenia. Chcecie się? Czemu nie? Pomogę pani. Dziękuję, Zoe. Poradzę sobie. Idziemy? Kiedy byłam mała, bałam się iść przez las. Wszędzie widziałam wilkołaki i potwory. Jestem potworem. Trochę zręczności i gotowe. Dałeś z siebie wszystko. Co powiecie na tarota? Jestem za. Zapaszmy ziółka i pogadajmy. Mądralo, zaproponuj coś. Zoe umie wywoływać duchy. Naprawdę? Obiecałaś, że nic nie powiesz. Przepraszam. Zoe, zajmujesz się spirytystyką? Widzę zmarłych. Pewnego dnia spotkałam ducha mojej babki. Chyba we śnie. Nie, kochanie, naprawdę go widziałam. Wierzę w moc duchów. Przestańcie się zgrywać, bo się nie uda. Kto chce zadać pytanie? Ja. Kiedy wyjdę za Fabiena? Przestań. Czemu ta szklanka tak jeździ? Czerwiec? Styczeń. Mama się ucieszy. Nigdy. Niesamowite. Upiekło mi się. Dzięki, Zoe. Simon, ruszałeś, nieprawda? Jestem świadkiem. Dzięki. C'est vrai qu'elle est bonne. Ale dobrze. Grzeczny piesek. Pan Duval? Spokojnie, panie Duval.
Jest po prostu super. Mój kumpel kupił tego całą furę. Weź macha, Zoe. Nie, dziękuję. Nie palę. Będziesz żałować. Wolę żałować, niż potem mieć wyrzuty. Masz rację, Zoe. Z facetami trzeba ostro. Ale bosko. Naprawdę genialnie. Nikt nie zawraca nam głowy. Nawet komórka nie działa. Jak się stąd dzwoni? Wcale. Na końcu zatoki jest zasięg. Ale nie wybieramy się tam. Cudowna cisza. Prywatna plaża, nie wolno tu wpływać. Porucznik Duval ze Straży Granicznej. W okolicy grasuje niebezpieczny osobnik. Niczego nie zauważyliście? Zabił już 5 osób. Zbiegł 3 dni temu. Jak wygląda? 1,80 m, włosy ciemne, oczy brązowe, żadnych znaków szczególnych. Jeśli cokolwiek zauważycie, dzwońcie pod ten numer. Dobrze. Ci dwaj są podejrzani. Bądźcie ostrożni. Co to za gość w plastikowej łódeczce? Gdyby się pojawił morderca, nie byłoby ci do śmiechu. Obleciał cię strach? Brakowało tylko zboczeńca. Może posłuchamy wiadomości? Nie ma tu radia, telewizora, ani telefonu. Na pewno jesteście głodni. Częstujcie się. Porucznik Duval uprzedził nas, że musimy mieć kapoki, kiedy pływamy łódką. Zawsze ci to mówiłam. Dobrze, będziemy je wkładać. Duval to uroczy facet. Nic dziwnego, że kobiety wymiękają na jego widok. Twarde spojrzenie, plastikowa łódka. Jest boski. Gdybym miała 20 lat więcej, mamy nie interesują faceci powyżej 30. Do 35. Zawsze coś palniesz. Co? Jeśli się dowie o mordercy, nie zostawi nas samych. Dokąd idziesz? Wziąć prysznic. Muszę prosić o pozwolenie? Kurczę. To nie jest śmieszne. Simon, zapal światło. To tylko bezpieczniki. Zawsze tak się dzieje, kiedy włączamy alarm i muzykę jednocześnie. W pudełku są zapasowe korki. Już nie ma. Ale kicha. Zapomniałam kupić. Jestem roztargniona. Ale pech. Wszystkie przepalone. Jeden dobry. Albo muzyka, albo światło i alarm. Włączam muzykę. Chyba ja też mam coś do powiedzenia.
Alarm jest niepotrzebny. Dopóki tu jestem, będzie włączony. Potem rób, co chcesz. Ktoś tam jest. Jaja sobie robisz? Uderzyłeś mnie. To wcale nie jest śmieszne. Śmiejesz się tylko, kiedy jarasz. O mało nie dostałam zawału. I co jeszcze? Oddaj mi pończochę. To nie twoja, tylko Aleksandry. Przestań się zgrywać. Widziałam, jak wychodziłeś z mojego pokoju. Jesteś mitomanką. Co ty możesz wiedzieć? Wezwać gliny? Nie trzeba. Ten kretyn wiedział, że mam cykora. Musiałeś mnie nastraszyć? Myśl, co chcesz. Jesteś wstrętny. Chciałabym wiedzieć, co moja córka będzie robić w przyszłości. Nic. Zawsze ci to mówiłam. Pójdę się położyć. Gdyby pani czegoś potrzebowała, dam wam znać. Żeby mieć pewność, czy mamy do czynienia z prawdziwym duchem, trzeba zadać pytanie, na które znamy odpowiedź. Czy Odile lubi facetów? Poważne pytanie. Jest bardzo poważne. Kto zabił Vanessę? J.S. To nie są inicjały Loretta. Bzdury. Czasem duchy kłamią. Kiedyś powiedziały, że mój ojciec ma kochankę. To prawdopodobne, bo nie znasz mojego ojca. J.S. to może znaczyć Juliet albo Sandrine. Co się stało? Tam w zlewie. W porządku? Tak. Już? Dziękuję. Nie znoszę tego. Co się stało? W zlewie był robak, ale Simon opanował sytuację. Jak nie duchy, to robale. Puściłem wodę i po wszystkim. Dziękuję. Już lepiej? Tak. Chodźmy uspokoić resztę. Zawsze musisz podrywać moich kumpli? Nie bądź napastliwa. Powinnaś się cieszyć, że lubię twoich znajomych. Za bardzo. Nie wiem, o co ci chodzi. Czas, żebyś w końcu zrozumiała, że to moi znajomi. A ty nie masz 20 lat. Czemu się czepiasz? Czasem mam wrażenie, że zgrywasz moją koleżankę. Nie potrzebuję kumpla, tylko matki. Zawsze możesz na mnie liczyć. Kocham cię, Odile. Pamiętasz, czego mnie uczyłaś? Nie ma miłości, tylko dowody miłości. Mam je okazać? Gdybyś mnie kochała, nie zadawałabyś takich pytań.
Jak sobie poradzimy bez wozu? Nie będzie nam potrzebny, lodówka jest pełna. W razie czego w garażu jest stary Citroen. A jeśli trzeba będzie nagle wyjechać? Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Głupio się czuję. Odile sprawia wrażenie, jakby nie wierzyła w samobójstwo Vanessy. Co ona może wiedzieć? Prędzej czy później będzie wiadomo. Trafiłeś? Bez problemu. Mieszkam tam. To ten mały domek. Rzeczywiście skromny. Przejdziemy się? Sandrine, popilnuj rzeczy. Jeśli ktoś się pojawi, zaczynasz czekać. Wiesz, co mi się u ciebie podoba? Oczy? Nie. Usta? Nie. Piersi? Ani piersi, ani pośladki. Najbardziej podobają mi się twoje kostki u nóg. Są wspaniałe. Subtelne. Kształtne. To po nich poznaje się piękno i klasę kobiety. To jedyna rzecz, której nie można zmienić. Nie mów, że jestem pierwszy, który ci to mówi. Mój chłopak twierdzi, że puchną mi kostki. Nie zna się. Widzimy się jutro na sesji zdjęciowej. Dobrze. Ale numer. Ty mu podałaś adres? Nie zgrywaj się, Juliet. Umówił się ze mną na zdjęcia. Będę w reklamie. Spełniam swoje marzenia. Zaistnieć na plakacie to twoje marzenie? Co w tym złego? To żałosne. Czego się złościsz? Skoro chcę zostać kolejną ofiarą seryjnego mordercy, nic na to nie poradzisz. Fatum jest nieuchronne. Nie bardzo kapuję, ale podobno tak jest. Skoro Lore nie zabił Vanessy, to może Paolo. I napadał też Juliet. Skąd te podejrzenia? Zawsze się kręcił koło Vanessy, miał jej dane. Teraz niby przypadkowo spotyka Juliet. To miejsce stało się modne. Moim zdaniem to dziwne. Bzdury. On nie mógł zabić Vanessy. Juliet, jesteś pewna siebie. Ona ma rację. Inicjały zabójcy to JS. Simon to kolega mojej córki, jest 20 lat ode mnie młodszy. Ile lat miał ojciec Odile, kiedy odszedł? 20. Zastanawiam się, czy to nie z powodu moich skłonności do młodych mężczyzn. Moja córka woli kobiety. A cause? Jak to? Od śmierci Vanessy Odile bardzo się zmieniła. Jest dla mnie przykra. A jak pani zareagowała na tę tragedię? Pana syn też musiał być wstrząśnięty. Nie odchodźmy od tematu.
Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, północ. Sandrine, chodź do nas. Nie mam ochoty. Zamknij się, tam ktoś jest. Dziewczyna z toalety. Co? Pomóżcie mi. Co się stało? Pokłóciłam się z chłopakiem. Wysiadłam z samochodu i poszłam na skróty przez las. Jakiś facet mnie śledził. Zaczęłam uciekać. Nic dziwnego, że ją gonił, skoro ma pępek na wierzchu. Jak wyglądał ten facet? Nie pamiętam. Był wysoki, niski? Taki jak on. Miał na twarzy pończochę. Wszystko jasne. To nie ja. Byliśmy razem. Może to gość poszukiwany przez policję. Wezwijmy gliny. Mam numer do porucznika Duvala. Jeśli nie wrócę za 5 minut, idę z tobą. Świetnie się dogadują. Na twoim miejscu byłbym czujny. Jeśli chodzi o Zoe, jestem spokojna. Tak się mówi. Dopóki nie zostaniesz rogaczem. Piwko? Więcej szczegółów nie pamiętam. To chyba wszystko. Zrobimy, co w naszej mocy, by go zatrzymać. Dziękuję za zeznanie. To skuteczny system alarmowy pod warunkiem, że jest włączony. W nocy i w dzień. Myśli pan, że wróci? Przestępca zawsze wraca na miejsce zbrodni. Często udaje się wam ich złapać? Niektórych. Będziemy mieli oko na wasz dom. Spodziewacie się gości? Nie. A Dino, chłopak Sandrine? Sandrine? Dino nie przyjedzie. Bo nie istnieje. Wymyśliłam go, żeby wkurzyć Juliet. Rzeczywiście jesteś mitomanką. Nieprawda. Jak wygląda facet twoich marzeń? Dino Lugazi? Śniady brunet, 1,80 m, 39 lat. Dino Lugazi. Wysoki brunet o śniadej cerze, 39 lat. Oczy zielone, mieszka we Florencji. Dlaczego nigdy nam go nie przedstawiła? Bo jest gliną. Rozumiem. Bała się, że będziecie z niej kpić. To aż taki wstyd? Gdyby cokolwiek się działo, dzwońcie na komórkę. Dziękuję. Może powinniśmy zadzwonić do twojej matki, żeby się tu zwaliła? Dzięki. Tu Stefanie. Dzwonię powiedzieć, że czuję się dużo lepiej. Od kiedy przepisał mi pan nową kurację, nie mam halucynacji ani koszmarów. Do usłyszenia i jeszcze raz dziękuję. Jestem w ramionach Simona. On mnie pieści i chce odejść. Próbuję go zatrzymać. Kochamy się na placu. Nikt nie zwraca na nas uwagi. Zostawiam go i wracam do siebie. Simon kocha się z Odile. Pomóż mi, boję się.
Komu pan o tym mówił? Tylko pan zna moje życie prywatne. Jestem przekonany, że pan maczał w tym palce. Pan Massar? Nagrywasz pacjentów ojca? Robisz im zdjęcia, a potem szantażujesz? To nieładnie. Oddaj mi wszystkie negatywy. Są zniszczone. Chciałem z tym skończyć, przysięgam. Nie trzeba było zaczynać. Zwróć forsę. Chyba jej nie zniszczyłeś. Nie mam, przysięgam. Posłuchaj, gówniarzu. Daję ci 3 dni na zwrot długu. Plus 200%. Ile to będzie? Nie wiem. Byłeś niezły z matmy. To jest 10 tysięcy euro. I żadnych głupstw. Skąd wezmę tyle forsy? Ufam ci. Ostrzegam cię. Jeśli za 3 dni nie dostanę pieniędzy, idę na policję. Twój ojciec będzie mógł zamknąć gabinet. Będzie cię odwiedzał w więzieniu. Kabina 41. Idiota. Cierpienie wymazuje grzechy. Irina, pomówmy szczerze. Zwracam się w imieniu wszystkich. Rzeczywiście to głupie, co cię spotkało. Ale zgódź się. Dobrze, zostanę. Nie będę przeszkadzać? Skądże? Powiem więcej, wcale nie przeszkadzasz. Cieszymy się. Na pewno? Jasne. Z Vanessą byłoby nas 7. 7 to magiczna liczba. 7 krasnoludków, 7 gór i 7 rzek, 7 wspaniałych. I 7 grzechów głównych. Który uosabia? Chciwość. Sandrine? Łakomstwo. Odile? Lenistwo. To nie ja ściągałam od Zoe na maturze. Ja zżynałam i co? Zdałam, a ona nie. Nie kpi z nas. A Zoe? Zazdrość. Tobie nie ma czego zazdrościć.
Za to ty jesteś gniew. Łatwo przyklejać komuś łatki. Za kogo się uważasz? Zastanawiam się nad Iriną. Nie ma nad czym. Biorę nieczystość. Tobie zostawiam pychę. Do zobaczenia. Gdzie byłaś? W lasku. Miałam wrażenie, że ktoś za mną szedł. Mylisz pragnienia z rzeczywistością. Kiedy spotkałam ją w toalecie, zachowywała się, jakby zwinęła damską torebkę i chciała ją porzucić. Masz bujną fantazję. Ona ma to wypisane na gębie. Poza tym dziwnie mi dziękowała. Przynajmniej dziękuję. Nie znosisz, kiedy za blisko kręci się ładna dziewczyna. Uważasz, że Irina jest ładna? Daj spokój. Nie powiesz, że nie jest podniecająca. Nie mówiłeś, że przyjdziesz z Juliet. We trójkę może być zabawnie. Nie patrz tak na mnie. Ty wstrętna świnio. Podnieś się trochę. Wystarczy. Świetnie. A teraz pomyśl o czymś. Na przykład? O czym chcesz? Bądź zmysłowa. Kobieta glamour. Doskonale. O czym myślałaś? O pniach drzew. Pogodzicie się. Nie wiem. Pozłości się i przestanie. Znasz Juliet. Aż za dobrze. Interesuje ją tylko własna osoba. Innych ma gdzieś. Ja odwrotnie. Chciałbym mieć taki zawód, żebym czuł się potrzebny. Dlatego ludzie często się uzupełniają. Tak myślisz? Pochyl głowę w dół, jakbyś się uśmiechała do swojego psa. A nie do ciebie? Nieważne, chodzi o piękny uśmiech. Tak piękny jak twoje stopy. A teraz spójrz na mnie, jakbyś chciała powiedzieć, że mnie kochasz. Spróbuj pokazać, że ci się podobam. Że ci na mnie zależy. Spójrz, Paolo robi zdjęcie do kalendarza. Ty też mógłbyś na mnie tak spojrzeć. Wszystko do kitu. Pogoda jest beznadziejna. Nasz związek z Juliet i tak nie ma przyszłości. Proszę. Lepiej niż w rzeczywistości. A jak ty widzisz swoją przyszłość? Chcę zostać kryminologiem. To ci, którzy próbują zrozumieć, dlaczego inni zabijają. Kiedy na to wpadłaś? Po śmierci mamy. Być może to mój sposób, by nadać sens jej śmierci. Lepiej nadawać sens życiu. Można by to jakoś połączyć. Nie sądzisz? Tak. To jest nawet kompatybilne.
Masz klienta. Uratujcie Willego. Już jesteście? Jaki strój obowiązuje? Włożyłem krawat. Co to za ulotka? Leonardo, a gdzie twój Titanic? Idiota. Jeśli naprawdę coś ci się przydarzy, nikt cię nie będzie ratował. Co może mi się stać? Mam pytanie. Chciałbym wiedzieć, kto z nas pierwszy zniknie. Nie wygłupiaj się. Przyłóż palec. Skupcie się. S. Simon albo Sandrine. I. To może być Irina. Nie mam nic przeciwko, żeby z nią zniknąć. Nie zależy mi, żeby Irina znikła. Dość tego. Idę spać. Jeśli Dino ma jutro przyjechać, musisz być w formie. To prawda. Dobranoc, dziewczyny. Przejdę się na plażę. Idziesz, Fabien? Nie widzisz, że ma ochotę zostać? Zamknij się. O nic cię nie pytam. Spływaj stąd, albo sama cię spławię. Śmiało, uderz mnie. Masz cholerną ochotę. Odbiło ci? Kocham cię, Fabien. Nie, Juliet. Nikogo nie kochasz. Nic cię nie obchodzę. Fabien? Fabien! Irina? 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 Wystraszyłaś mnie. Weź tę sukienkę. Jestem pewna, że będzie na ciebie dobra. Dzięki. Zapniesz? W porządku? Tak. Jestem tu. Vanessa? To ty?
Irina. Irina? Niczego nie znalazłam. Ciszej, jak będę chciała. Nie ma negatywów. Zrobiłam, co do mnie należało, a teraz chcę forsa. Nic nie dostaniesz. Na pomoc. Koniec odcinka trzeciego. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Wegner. Czytał Maciej Gudowski. You say I love you and put the knife across her throat and now she'll never